opuszczamy kolorowe, piękne wybrzeże Queensland i udajemy się w głąb Australii, w głąb lądu. Przed nami 2,5 tysiące kilometrów przez ogromne pustkowia. Tego znaleźliśmy sobie kilka miejsc po drodze, żeby urozmaicić sobie trasę. Serdecznie zapraszam. Jedziemy Savannah Way, czyli drogą przez Sawannę i jest to autostrada numer jeden i no, jest nietypowa, że tak powiem, autostrada. Numer jeden, bo ma jeden pas. Dwie strony. Dotarliśmy do Normanton. Wczoraj przejechaliśmy ponad 500 km i dzisiaj zrobiliśmy sobie małą przerwę właśnie w tym miasteczku na tankowanie i posiłek. Miasteczko, jak widzicie za mną, to jedno skrzyżowanie, parę sklepów, informacja turystyczna, dwa sklepiki i stacja benzynowa, ale również coś, co nas bardzo zaskoczyło. W centrum miasteczka znajduje się model krokodyla w skali 1:1, ma 8 metrów 63 cm i jest to krokodyl, który został zastrzelony przez polską imigrantkę Krystynę Pawłowską w 1957 roku. Krokodyl ten nazwany jest Krys, król sawanny, i jest to największy zabity krokodyl w historii. Jak to się stało, że polska imigrantka polowała na krokodyle? Cała przygoda zaczęła się wtedy, kiedy jej mąż zastrzelił pierwszego krokodyla, kiedy ten prawie zjadł ich córkę. Strzelił mu w głowę dosłownie 8 cali od pleców córeczki i za skórę tego zabitego krokodyla dostali około 10 funtów, co się równało wtedy tygodniówce pracy. Tak zaczęli polować na krokodyle. Przez kilkanaście lat zastrzelili blisko 10 tysięcy tych gadów. Z wszystkich 10 tysięcy krokodyli zastrzelonych przez małżeństwo Pawłowskich, około połowa przypisana jest Krystynie. Legenda mówi, że spudłowała tylko 3 razy. Ale później zaczęli tworzyć rezerwaty i działać na rzecz ochrony krokodyli. Wszystko zatoczyło pełne koło. Patrząc na to, jak ogromna jest ta statua, trochę nie wierzyliśmy, że to jest tylko 8 metrów 63 cm, więc wykorzystamy najstarszą metodę na świecie i zmierzymy. Wyjeżdżamy z Normanton. Teraz mamy około 300 km drogi na nasz kemping i odbijamy z drogi wschód-zachód i wjeżdżamy na drogę północ-południe i kierujemy się na południe. I widzieliśmy znak, że kolejna stacja benzynowa i jakiekolwiek
szczątki cywilizacji będą za 200 kilometrów. Jadąc, co chwilę widzimy kopce termitów przy drogach, ale tutaj jest ich po prostu mnóstwo i z jednej i z drugiej strony i wygląda to trochę tak jak cmentarzysko. Dzień trzeci i żeby przerwać kolejny długi kawałek, szukaliśmy czegoś ciekawego po drodze, no i Magda znalazła opuszczoną kopalnię uranu i jedziemy w celu do tego taką bardzo już zużytą drogą, około 7 km, ale mamy nadzieję, że będzie możliwość wejścia, pozwiedzania. Ja idę jedną stroną, Mariusz idzie drugą stroną i jest niesamowicie. Patrzcie na to. Warto było odbić te 7 km po takiej wyboistej drodze. Nie dość, że przygoda na drodze, to jeszcze wspaniałe widoki. I jak sami widzieliście, woda wspaniale błękitna, niebieska, naprawdę niewiarygodne. A teraz wracamy na główną drogę i do pokoju nam zostało jeszcze dzisiaj 250 km. Przejeżdżamy przez miasteczko Mary Caitlin, okazuje się byłe miasteczko, zostały tylko drogi, no i teraz tutaj opanowane przez camperwany. Zawrócę, bo kolejna dziura po prostu w drodze. Jest to po prostu miejsce, gdzie, a widzę, że więcej osób tu zawracało, widząc tą dziurę przed nami. Teraz camperwany, kiedyś baraki dla górników i tyle, wkoło nic. To się jedzie! Zatrzymaliśmy się w miasteczku, które jest ostatnim miasteczkiem przed granicą między Stanami, między stanem Queensland i stanem terytorium północnego. I tutaj będziemy zmieniać, na granicy będziemy zmieniać czas o pół godziny, co jest nietypowe i ciekawe. I znalazłam śmieszny znak powitalny w nowym stanie. Widzicie go za mną? Jest napisane tak. Witamy w Queensland. Przestaw zegarek o 5 lat i 30 minut do przodu.
klasyczny road train, ten na bydło. Gigantyczne, a odgłos jak przejeżdżają jest taki, nawet jak się stoi na kempingu, uczucie jakby leciał samolot bombowiec, który robi i leci road train. Trzy przyczepy na bydło, do 4-5 nawet jak mają jakieś wykopaliska typu minerały. Tak jak Magda powiedziała, jesteśmy przy granicy stanu Queensland i Northern Territory. Te dwa stany słyną z tego, że jest tutaj bardzo dużo bydła, które żyje na olbrzymich obszarach. Żeby to bydło przepędzić z jednego pastwiska na drugie, czy też do skupu, używani byli do pracy i dalej używani są specjalni zaganiacze, zwani tutaj droverami, a u nas znamy ich jako kowboi, bardziej ze Stanów. Jadąc jeszcze w Queensland, podziwialiśmy jakieś krzaki, drzewa i tak się zastanawialiśmy, jak będzie wyglądać to terytorium północne, i robiliśmy żarty, że pewnie jest taka linia i ta granica i potem już nie ma nic. No i żeby nie było, to tak właśnie jest. Naprawdę drzewa bywają bardzo rzadko i jest wielka, czerwono-żółta pustka. Słuchajcie, przed chwilą widzieliście scenę z jadącym w totalnej nicości rowerzystą. Dwa tygodnie później zaczęliśmy rozmawiać z tym oto tutaj gościem i okazało się, że to był on. Hey mate, why do you travel by bike in such a remote places? Well, I would like to ride my bike all the way around Australia. And I've already done from Adelaide to Melbourne, Melbourne to Sydney and Sydney to Cairns. And so I've still got three legs to do. This was probably going to be the worst because of the isolation. Yeah. And the lack of water and just the unpleasantness, the dirt, the dust. So I just wanted to get out of the way. All right. I wanted to tick this one off first so I could have something better to look forward to. Right. What's the most dangerous thing so far on the road? Because we talked about it before, but I want you to tell people how it is, like, yeah, when you're on a bike on the big road. I think the most dangerous thing are the Australian caravan drivers, because a lot of them are actually quite old. They're probably in their 80s. Right. And I think they're too old probably to be driving a car. Road trains are actually quite good because they've got better training and they've got more to jeopardize, because they could lose their job if they did anything silly. What's the feeling when you're passing the road train? Because they're huge. Yeah. They're huge. Yeah. Well, it's nice when they're going the same way as me because they really give me a boost. But when they're coming towards me, I sometimes almost just stop dead because of that wind. What's the most interesting thing you saw so far on the road, if you can think about something? Well, probably some of the dead cows, because one of the dead cows that I saw was just a piece of leather. Oh. Everything was gone. The birds had eaten everything, or everything, the maggots had eaten everything, and there was just nothing but a bit of dry leather skin with a bit of fur on it. Wow. I like the water holes, the swimming and the pristine water holes. All right. Yeah. For you especially, probably after the long ride, it's refreshing. Yeah, it's nice to just soak in those pools. Right. It's really good. Trying to get the dust off. Yeah. Thank you very much. Good luck in all your traveling. Greetings to all the viewers on Dobrze Pojechane from Graham from Sydney, Australia. Okej, uzupełniliśmy paliwo z karnistra, ponieważ zatankowaliśmy i bak, i karnister wcześniej, bo paliwo było tańsze. Tutaj na tych super odludziach paliwo cenowo sięga ceny prawie jak w Polsce, czyli jest dość drogie. Minimalnie nam nie starczyło, jesteśmy jakieś 30 km przed
przed punktem, gdzie styka się autostrada wschód-zachód i północ-południe. My będziemy odbijali w kierunku Alice Springs na południe na tym punkcie i tam już będziemy tankować, tam już ceny paliwa zbliżone są do normalnych, także super. Cała trasa monotonna, cały czas 600 km, prostka, jedna trasa, nuda, nic się nie działo, jedziemy dalej. Po tych 600 km ponad, w sumie bez skrętów, ten manewr był naprawdę ciekawy. Jak nie mróz, to straszny wiatr, Australia nas nie oszczędza, jak widzicie. Powiązaliśmy namiot jak się da, ale i tak strasznie wieje i całym namiotem razem z samochodem po prostu aż rusza. W związku z czym nie przespaliśmy praktycznie całej nocy i szybko się zwijamy, bo po prostu jakaś masakra. Jedziemy dalej. Taki miły poranek. Po drodze zatrzymaliśmy się w jednym z wielu klimatycznych roadhouse'ów, jakie znajdują się na trasie. I sami widzicie, bardzo fajne miejsce z wieloma gadżetami, bardzo ciekawie, kolorowo, jak to w solidnym pubie. Dotarliśmy do długo oczekiwanego przez nas przystanku i jednego z najfajniejszych na tej bardzo długiej trasie, czyli do Devil's Marbles. Jest to bardzo ciekawe, magiczne miejsce, formacja skalna i jesteśmy blisko zachodu słońca już, więc piękne kolorki się szykują, nic tylko chodzić i podziwiać. Jeśli chodzi o nazwę tego miejsca, są dwie nazwy. Devil's Marbles jest nazwą angielską, wymyśloną przez białych ludzi, a Karlu Karlu jest nazwą aborygeńską. Aborygeni twierdzą, że te skały, te kamienie, są jajami węża stworzyciela, o którym już Mariusz wspominał w odcinku z Wybrzeża, w poprzednim odcinku. Natomiast biali ludzie podczas wędrówki przez Australię, krążąc i wędrując po pustyniach, czerwonych pustyniach Australii, mieli już tak dosyć tej suchości i tego czerwonego widoku. Stwierdzili, że to jest ziemia diabła i właśnie stąd nazwa Devil's Marbles, czyli rzeźby diabła. Thank you.
ostatnim przystankiem przed Alice Springs jest zaznaczony zwrotnik koziorożca. Taka ciekawostka geograficzna na koniec. I tym sposobem kończymy 2,5 tysiąca kilometrów w drodze. Mamy nadzieję, że nie nudziliście się podczas tego odcinka, tak jak my w trasie czasami po prostu się nie dało. Ale mamy nadzieję, że zobaczyliście kawałek centrum Australii. W przyszłym odcinku będzie dużo ciekawiej na pewno, bo będzie to serce czerwone, czyli Uluru i Kanion Króla i jeszcze jedno miejsce przynajmniej, także będzie się działo. Dlatego zapraszam Was do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I do obserwowania ładnych zdjęć, które wrzucamy na Instagrama. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Pa! Sorry.